Was na występ właśnie zespołu Deep Bomb do klubu Dołek Malbork. I standardowo naszą tą przygodę koncertową zaczynamy na stacji BB, reguły, słoneczko, czy jak zatem. Tankujemy do pełna. Może jeszcze coś zostanie w tym paliwie, w tym baku później. Malbork. Chciałem ogłosić bardzo ważne ogłoszenie albo oświadczenie, że dzisiejszy, znaczy ten weekend niepodległościowy nie będzie bezprocentowy. Udarliśmy do klubu Dołek. No powiedz Tomasz. A co tu wtedy, gdzie na morze? Czekaj zdjęcie. To jest zdjęcie. Porno zdjęcie. Z boku. To jest przed koncertem. Zaraz zaczniemy! O godzinę i kolejną godzinę i kolejną, żeby obejrzeć swój ulubiony serial na Netflixie. Ozork, polecam serdecznie, zajebiście. Czas pozwiedzać piękny Malbork. Podobno Malbork dostał dofinansowanie z Unii Europejskiej i zamek Malborku jest okładany styropianem, jest ocieplany. Więc mam nową elewację, idę zobaczyć. 35 km. My dzisiaj gramy w Starogardzie. Pan Tadeusz i Mercy. No może później powiem, za co to Mercy Tomasz musi tam iść. Ale nie zadzwonisz do Orlenu po hot dogi. A tam jest Orlen. Tam jest Orlen. Niech przyniosą. Halo? Cztery hot dogi, co? Proszę, tak? Cztery hot dogi na ludzki świeżo, tak? Jasne. No nie mogę sobie przypomnieć, jak to leciało. Nie chciała góra do Mahometa, to Mahomet do góry. Czy jakoś tak? Jak to leciało? Jesteśmy właśnie na Orlenie. Przyszliśmy po hot dogi. Nie chcieli przynieść do hot dogu. Panie, takie niedobre. Przyszliśmy sami. Porażka, porażka. Okazało się, że hot dogów nie ma, że są zimne, że będą dopiero za 20 minut. A hopy głodne chcą zjeść. Idziemy na pierogi do hotelu. Dotarliśmy do klubu Dołek w Malborku. O kurde, przecież to było wczoraj. Dzisiaj jesteśmy Starogardański. Klub New Club. Naprawdę bardzo fajne, zajebiste miejsce. No jesteśmy w klubie. Jest pięknie. Starogard już gotowy na koncert, na śpiewanie. O ela, ela. Niepodległościowy dobiega już końca. Chciałem serdecznie podziękować za wspaniałe koncerty. No i dzisiaj Starogard rozpierdził. Dał radę! Trzeba na balony. I powiem szczerze, że jesteśmy uratowani. Nasz dolar nas uratował. Mamy skrzynkę bezpieczeństwa. Bijemy! Nieważne dziewczyny! Dowierzam własnym oczom, zobaczcie. Diesel droższy niż paliwo. Żaba! Lej 98! Okay. Tańsze paliwo niż diesel. Pięknie. Jacie, co się porobiło? No